Dzisiaj zamykamy uniwersum Hevra Mabyn, chociaż nie wykluczam, że może się pojawić jakiś dodatek związany z Mabyn albo Ojcze Donizem, ale uznajmy, że ten film to zamknięcie uniwersum. Hevra to naprawdę świetny projekt, tworzony przez ludzi, którzy nie chcieli popularności, rozpoznawalności, wielkich pieniędzy z muzyki, a robili traki z czystej pasji. W swoich początkach Hewra była jedną wielką, nierozwikłaną zagadką, której rozszyfrowanie było celowo utrudniane przez jej członków, bo taki był właśnie jej zamysł. O tym, co celowym utrudnianiu, na przykład znajdowania kawałków, wypowiedział się Gicik Amain w rozmowie z Nuance w marcu tego roku, gdzie wspomniał o tym, że na przykład zapisywali tytuły znakami, których nie dało się wpisać w wyszukiwarkę, żeby ich muzykę znajdowali tylko ludzie, którzy mają ją znaleźć. Tutaj za przykład podał Force, której tytuł był zapisany do góry nogami. Obecnie jednak ta tajemniczość jest mniej obecna, ze względu na to, że członkowie hebry po pewnym czasie wyszli z cienia i zaczęli udzielać wywiadów. Ważne jednak jest to, że Stała genialna muzyka, jaką wspólnie tworzyło naprawdę sporo osób. Jeszcze zanim zaczniemy, dziękuję widzom, którzy pomogli w tworzeniu filmu. Ich niki znajdują się teraz na ekranie. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję również moim wspierającym, dla których ten film pojawił się dzień wcześniej. Jesteście wszyscy wielcy. Jeśli też chcesz mieć wcześniejszy dostęp do moich filmów, to zapraszam do wspierania kanału. <gry> Zaczynamy w 1996 roku na Bielanach, ponieważ wtedy zaczął formować się skład, bez którego nie moglibyśmy w ogóle rozmawiać o Hewrze. Mianowicie mam na myśli JWP, które w swoich początkach było jedynie ekipą graficiarską. Na samym początku skład tworzyli Kizior, Josk, Eros i Glock. Ten ostatni w późniejszym czasie reprezentował JWP pod pseudonimem Foster, więc oczywiste się staje, że jako Glock podpisywał się Gidzi znany też jako Amen Pacierzu, czyli Rafał Ostrowski. ...który jest pierwszą związaną z Hewrą postacią w naszej historii. Jakiś czas później do JWP dołączyli też Goal i Meat, czyli Młody Dron... ...który naprawdę nazywa się Stefan szwedz strużyński W 2000 roku wyszedł album WWO pod tytułem Masz i Pomyśl... ...na którym pojawił się Kuba O. Mianowicie wyprodukował on outro do albumu pod tytułem Dobro i Zło. Kuba O, czyli Jakub Ostapowicz, to kolejna obok Amena bardzo ważna postać w Hewrze. To on odpowiadał za produkcję i składanie do kupy wszystkich wokali członków, czasem pisał też teksty do kawałków. Kuba O znany jest też jako Oktokopter, Ok czy Szekel. Kuba wychowywał się na ulicy Pańskiej w Warszawie, z której miał całkiem niedaleko do szkoły podstawowej numer 239 imienia Tupaka Amaru. W młodości Okto często zmieniał szkoły, chodził m.in. do warszawskiego Konta i Sosu. W tamtych latach Ostap obracał się w skaterskim środowisku. Kuba ma też brata Michała, który jest DJ-em Techno, podpisującym się ksyw Mike Ostap. Oprócz genialnych produkcji, Octocopter kojarzony jest też ze swoimi tagami producenckimi. Najbardziej rozpoznawalnym z nich jest Don't Stop, które, co ciekawe, brzmi trochę jak Ostap, co jest świetnym nawiązaniem. Drugi z jego tagów, czyli What Have You Done, został wzięty z serialu Bates Motel. Oktokopter obok Don Poldona jest jedną z najlepiej ukrywających się osób związanych z hewrą. O tym, dlaczego tak dba o prywatność, wypowiedział się w wywiadzie z Nuance. Nie mogę się odkrywać za bardzo właśnie, to jest ważne w muzyce, bardzo ważne. No naprawdę, bo to, bo ja ze wszystkimi tak miałem w ogóle, nie tylko w muzyce. Z każdą osobą mam tak że jak ją poznam, to to jest słabsza niż jak ją nie znałem. No nie? Przechodzimy teraz do 2001 roku, w którym miał miejsce muzyczny debiut JWP. Mianowicie Kosi, Doni i Rzemysz pojawili się na kawałku Waco pod tytułem trosko". Tutaj pojawia nam się kolejna postać, czyli Ojcze Donis lub też Łukasz Jamrus, posługujący się wyżej wspomnianą ksywką Doni. Przechodzimy do października 2002 roku, w którym to Foster zaliczył swój muzyczny debiut na albumie Terapia od duetu WSZ i CNE, gdzie razem z Donim pojawił się na kawałku nerwy. Tym samym Amen stwierdził, że bardziej od graffiti woli zająć się rapowaniem. Wchodzimy w kwiecień 2004 roku, w którym to wyszedł album PCP, czyli Północ, Centrum, Południe. Była to kolaboracja między ekipami Deluxe z Gdańska, czyli Północ, Intoxinator z Krakowa, czyli Południe i OWP z Warszawy, czyli Centrum, które reprezentowane było przez Ero, Fostera, Doniego i Kosiego. Album w dużej mierze produkował Kuba O. W 2005 wyszedł kawałek U Ciebie w Mieście 2 Wienia i Pelsona, który był kolaboracją z reprezentującym nowojorską grupę rapową Grup Home Lil Dapem. Na kawałku poza nim znalazł się Ero, OSTR, PZ i Amen, a wyprodukował go Kuba O. Dodatkowo kawałek promował trasę RBK Hip Hop Tour 2005, na której znalazło się też JWP. W 2007 wyszedł pierwszy album JWP pod tytułem Numer 1 Wróg Publiczny, nagrany przez Ero Kosiego Fostera i do niego. Na produkcji pośród wielu innych producentów pojawił się Kuba O. Potem nastąpiło połączenie JWP i bez cenzury, przez co powstał skład JWPBC. Teraz robimy duży skok, bo do 2010 roku, kiedy to OctoCopter pierwszy raz użył tagu Don't Stop, mianowicie stało się to nawrzuconym na SoundCloud i MySpace bicie o tytule ACE It Rock. No! W 2012 miało miejsce odejście Ostapa i Fostera z JWP. Ten drugi zakończył swoją przygodę z jaśnie wielmożnymi panami na Mixtape'ie Prosto w kwietniu 2012, gdzie pojawił się na kawałku pod tytułem Zanim zaczniesz. Amen wspomina tę zwrotkę jako błąd i zły sposób na zamknięcie przygody z JWP. <trybuj> Przechodzimy do maja 2013 roku, w którym to młody dron, czyli jak wcześniej wspominałem Meet JWP, tworzył reklamę dla McDonalda. Konkretniej to dwa razy dziennie od zera malował billboard reklamowy za pomocą kredy. Niedługo później dron zaliczył swój muzyczny debiut, mianowicie dograł się na kawałek egzekucyjny Pluton Siwersa. 22 maja 2012 roku do Warszawy zawitał Tony Hawk. Aby zobaczyć legendę deskorolki pojawili się również Foster i Kuba. O, którzy po tym przypadkowym spotkaniu zaczęli spotykać się w domu Ostapa, aby wspólnie nagrywać kawałki do szuflady. W ten sposób powstała Hebra, która początkowo składała się tylko z Amena i Oktokoptera. Mniej więcej wtedy też powstał pierwszy kawałek Hebry, czyli udostępnione w 2022 roku przez Amena Last Days Before Age. Przy tej okazji możemy powiedzieć sobie, co w ogóle znaczy Hebra. Słownik języka polskiego mówi, że jest to z hebrajskiego bractwo lub też towarzystwo, banda lub zgraja. Na oficjalnym profilu Hewry na Facebooku pojawiło się też takie zdjęcie, które tłumaczy Hewrę jako grupę przestępczą, szajkę lub bandę. Hebra już powstała, więc pora omówić dwie najważniejsze postacie w Hewrze według drona. To wszystko kurde, wyszło z macierzy, od matki Hewry. No kurde, wiesz co chodzi? O Eryczka i matki Hewry wszystko wyszło. Nie, yeah. osoby w Hewrze to jest tak. Eryk, przede wszystkim Eryk. Matka Hewra. Erik jest wpisany na geniusie jako wykonawca break'a w muszę już lecieć, ale Eryk raczej nie byłby w stanie wykonać tego fragmentu, bo ta bardzo tajemnicza postać jest tak naprawdę psem Kuby O. Chociaż długo myślano, że jest to jakiś tajemniczy człowiek, który stoi w cieniu za całą hewrą. Kuba na Instagramie pisał, że Eryczek pochodzi ze schroniska na paluchu, gdzie nazywał się wrzask. Dodatkowo przez jakiś czas jego zdjęcie znajdowało się na sklepiku Hewry jako jego logo, długą niewyjaśnioną postacią w uniwersum. Hewry jest matka Hewra. A ty też zmęczony. Ja ja też. Ja też. Jestem trochę zmęczony. Ja wczoraj macierzy by Niewielu miało okazję spotkać matkę Hewrę, ale słyszałem, że jest biała i sypka. W lutym 2014 roku wyszedł wariacik od Mabyn w oryginalnym składzie, czyli Kaza Bałagane, Belmondo i Don Poldona. W tym samym roku, tylko we wrześniu, Don Poldon nawijał freestyle przez telefon dla Bałagana. Don, don. W 2015 roku Hebra w składzie Amen i Kuba O otworzyła się na większą ilość członków. Mianowicie do zespołu zostali zaproszeni młody dron i za zamek. Ten drugi znany jest też jako Wizja TV. Jest on graficiarzem, grafikiem i montażystą, który odpowiadał za całą wizualną oprawę Heury oraz za projekty ich merczu. Sporadycznie pojawiał się też na kawałkach. Po raz pierwszy mogliśmy go usłyszeć. Na na cała Biała Honda. Za zamek jest też autorem okładki Radia Gruska za Bałagane. Również w 2015 rozpoczęła się współpraca między Mabyn w składzie Kaz, Belmondo i Poldon, a Hevrą. Tym samym powstał kolektyw Hevra Mabyn. Z trzech wymienionych zawodników na stałe w Hevrze został tylko Poldon, który właściwie nazywa się Łukasz, co swego czasu ujawnił Belmondo. Poldon posługiwał się także ksywkami Jago Muzykant oraz Paypal. Mniej więcej w tamtym czasie musiał dołączyć też Ojcze Donis który wcześniej znał JWP i Kaza bałaganę, więc tak by wychodziło z logiki. 30 grudnia 2015 roku na kanale Hewry pojawił się pierwszy oficjalny kawałek, czyli działki młodego drona. W lutym 2016 wyszedł Harry Potter, na którym znaleźli się młody dron Belmondo i Don Poldon. Mniej niż dwa tygodnie później wyszła Waza, Amena i młodego drona. Około marca 2016 roku z Hevrą zaczęły współpracować dwie ekipy, mianowicie 022 i gra. Ta pierwsza. Z składała się z Samiego, który w graffiti posługiwał się ksywką Detox, Adolfo, który robił graffiti pod ksywką Dlock oraz Berta, który posługiwał się też ksywką Albi Baby. Gra, czyli Gimbrap Attack składała się z Szamza i młodego dziadka. Jakoś w tamtym czasie Malik Montana i Belmondo nadawali ze studia Hebra, czyli najpewniej z domu Ostapa, słuchając Nioki, które wyprodukował Kuba O. Zajmuje się ma prosto ze studio Hebra z braciakiem, Belmodziakiem, widzicie? Belmodziak pracuje, przy okazji zaprosił mnie na płytę i zobaczcie, malik nie nagrywa. Ku... Rozumiemy się? W maju wyszedł San Salvador, Belmondo i Octocoptera, Cała na biało młodego drona i Belmondo i gaśnica Amena i Belmondo. W archiwalnym opisie filmu znajduje się też informacja, że reklamy na filmie to wina kogoś z fonografiki, więc już wtedy najpewniej ta wytwórnia, która potem wydała album Mabyn, zaczęła się interesować Hebrą, która miała wyłączone zarabianie na swoich kawałkach. W czerwcu wyszło Serengeti w mocnym składzie młody dron Amen pacierzu Ojcze z Belmondo i Kaz Bałagane. W lipcu wyszedł trak Fuji, Belmondo i Młodego Drona, do którego Oktokopter wykorzystał sample z piosenki Władysława Komendarka pod tytułem Kosmiczny Mecz tego samego dnia Fuji zniknęło z YouTube'a żeby powrócić dwa dni później potem jeszcze wielokrotnie znikało i się pojawiało. Jakiś czas później też w lipcu powstał sklep pod adresem hevramabynbigcartel.com, na którym można było kupić składankę Mabin stówkę, o czym mówiłem też w historii Belmondo 15 lipca o godzinie 12 miała być otwarta lista do preorderu wyżej wspomnianej składanki nie wiem czy ostatecznie ktoś ją kupił czy nie ale wiem, że to nie hewrajczycy ją sprzedawali, a był to po prostu Ktoś niezwiązany z nimi, kto postanowił skorzystać z tajemniczej atmosfery zespołu, żeby na tym zarobić. Okładka najpewniej została wzięta z tego posta na Facebooku Hewry, a nazwa Hewra Maben Rar pojawiła się w klipie do San Salvador, więc mogła zostać zaczerpnięta stamtąd. W sierpniu wyszedł kawałek Dobry temat: drona Szam za młodego dziadka i za zamka. 25 sierpnia 2016 roku o godzinie 21.00 odbył się legendarny koncert Hewry i Mabyn na kredytowej w Warszawie. Dron w wywiadzie u Winniego powiedział, że zagrali koncert na balkonie, bo jemu się tak podobało. Była taka akcja że oni mówią, no, tu mamy scenę, tu zagracie, a ja mówię tak, no, nie, tu, nie, no na tym balkonie. On na coś więcej balkonił ten tam <laughs> Niedługo później, bo 26 października, ojcze Donic oficjalnie ogłosił, że ma Hevre. Powód takiego ogłoszenia ze strony Doniza nie jest do końca znany, ale w wyniku konfliktu zostały usunięte niektóre kawałki wykonane we współpracy z Donizem, czyli na przykład Serengeti. Jakiś czas później ojcze Doniz nałożył na Hevre sankcje w postaci zakazu wypuszczania kawałków. Jak ktoś czeka na coś nowego od Hewry, to się nie doczeka. Chyba, że będzie zgoda. Z mojej strony. Na razie jest zakaz. Pięć dni po filmiku do Niza Hewra odpowiedziała kawałkiem kosa. Potem w listopadzie na Facebooku Hewry pojawił się taki post, który również odnosił się do rozłamu z Mabyn. Potem w grudniu, Amen napisał, że Hewra oficjalnie. Pier M&M's i w komentarzu dodał, że nie interesuje go zarobienie 5 zł na pseudo haslowaniu 10 grudnia wyszło tutaj Kaza Bałagane, na którym znalazł się Amen, a za produkcję odpowiadał Kuba O. W grudniu na oficjalnym sklepie Hewry pod adresem hewrabickartel.com pojawiła się zapowiedź limitowanego mixtape'u Made in Hevra 2016 Vol. 1. 13 stycznia 2017 roku wyszedł album Mabyn w składzie Ojcze Donis i Belmondo pod tytułem Maben, Na tym wydanym przez fonograficzną grafikę albumie znajdował się jeden wcześniej niewydany kawałek i było to MBBN, które w skrócie było z kitem Kazabałagane. Reszta tracków była nagrana wcześniej i głównie stworzona przez Hevre, więc w ogóle dziwne, że ten album wyszedł, ale mogło to mieć związek ze wcześniej wspomnianą kosą na linii Hebra fonografika. 20 stycznia 2017 roku w warszawskim Palladium odbyła się impreza z okazji 20-lecia istnienia JWP. Poza składem JWPBC pojawili się na nich też Płomień 81, Małp Szlagier, Żabson, Młody Dron i DJ Caps. Dodatkowo tam też powstało to zdjęcie Młodego Drona i Żabsona. To też na tej imprezie Młody Dron złożył życzenia dla jaśnie wielmożnych panów. Kamerę się pokaż. Dzień dobry. Młody Dron w kamerę. 28... Czego, czego, czego życzysz jubilatom? Niczego nie życzę! Wszystko mają! Także w styczniu rozpoczął działalność skład Tuza, który został zainicjowany przez Benito, który zaczynał podobnie do członków Hewry od graffiti i przez to też poznał Hebrajczyków. Ta znajomość pchnęła go do robienia muzyki i po jakimś czasie Kuba O. postanowił, że mu pomoże. Benito wziął do współpracy Richiego i początkowo z pomocą Ostapa zaczęli razem tworzyć. 21 lutego 2017 roku wyszedł bazarek od Hewry nagrany w składzie Młody Dron Amen i Ozzy Baby. Tym samym Ozzy, za sprawą znajomości z Bertem, dołączył do Hebry. W marcu Belmondo, najwyraźniej obrażony na Don Poldona, postanowił usunąć jego kawałek pod tytułem W tej chwili z YouTube'a. W kwietniu wyszedł ludzik Kaza Bałagane, którego wyprodukował Kuba O. 3 kwietnia pojawił się snippet nutki Kaza Bałagane i Don Poldona. W maju młody dron załatwił sobie nową wycieraczkę w postaci koszulki Belmondo. Też w maju wyszło prościutto krudo casa bałagane, które wyprodukował Kuba O. W czerwcu miał miejsce ostatni występ Tuzy w Hewrze, ich ostatnim kawałkiem było Weekend Go. Gdzieś pod koniec lipca Made in Hewra 2016 Vol. 1, czyli oficjalne fizyczne wydanie Hewry, zostało oznaczone na ich sklepie jako sold out. Jednak ten album nigdy nie wyszedł fizycznie, bo nie spotkałem się nawet z pojedynczą informacją od osoby, która by go nabyła. 14 sierpnia 2017 wyszedł kawałek Medein Hewra, na którym Amen wymienił członków Hewry na tamten moment. Gigi Kamen poza sobą wymienił Zazamka, Szczekla, Drona, Poldona i Eryczka. 4 września 2017 roku wyszło Pomoli. Oryginalnie w opisie tego kawałka wśród wykonawców, czyli Berta, Samiego, Drona, Amena i Adolfo, był też wpisany Eryk, jednak po jakimś czasie został on stamtąd usunięty. Powodem dodania Eryka do listy wykonawców było to, że że rzeczywiście ma on swój krótki fragment, w którym szczeka. <laughs> Też we wrześniu Hewra zagrała koncert na Up To Date Festiwalu. Razem z hewrajczykami na scenie pojawiła się też tuza, która zagrała kilka numerów. Co ciekawe, na YouTubie znajduje się godzinny zapis tego wydarzenia i to właśnie na tym koncercie Amen znalazł na scenie zapalniczkę. 6 listopada na kanale Hewry pojawił się filmik, po którym pozostał tylko zrzut ekranu. Tekst głosi Błogosławieni Cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię, te ziemię i możemy się tylko domyślać o co im chodziło. 7 grudnia 2017 wyszło z kosztu i w składzie Amen, Dron i Poldon. 26 stycznia 2018 roku wyszło Tonie, Miami, Adolfo i Samiego. 1 marca 2018 powrócił temat Fuji, który wyszło półtora roku wcześniej, mianowicie Władysław Komendarek, czyli autor kawałka, który został zsamplowany w Fuji, oburzył się, że nikt nie zapytał go o zgodę. W swoim bardzo długim poście stwierdził, że wykorzystanie jego piosenki przez Hebre to łamanie prawa autorskiego i jeśli nie usunął tej piosenki, to zgłosi sprawę odpowiednim organom. Po tym kapela Hebra usunęła tę piosenkę ze swojego kanału. Też w marcu wyszedł kawałek Celofan 3000, który Kuba O. i Poldon wypuścili pod szyldem Warsaw. 6 kwietnia wyszło Top Zizi EP Tuzy, które zostało wyprodukowane przez Suiziego i Kubę O. 12 kwietnia wyszedł album Tako na Fide, na którym znalazł się kawałek Giro d'Italia, gdzie Tako nawiązał do rozłamu Hewry i Mabyn. W maju wyszedł podwójny kawałek Szklane Domy Papa Uła", z których ten drugi stworzył zespół Warsaw składający się z Kuby O i Don Poldona. Dodatkowo w tym kawałku Poldon wykorzystał swoje wersy z legendarnego freestylu przez telefon. 19 maja wyszedł biały t-shirtik samego młodego dziadka i Adolfo. Też w maju, Borickson powiedział, że jara się hewrą jeszcze od czasów, kiedy nikt o niej nie wiedział. E, ja się mega zajarałem, w, w okresie, kiedy hewra była jeszcze taka. Mm, no niedostępna. Może, może nie tak wszyscy wiedzieli o Hewrze, jak, jak teraz, powiedzmy. 15 czerwca wyszedł album Kaza pod tytułem Chleb i Miód, na którym w kawałku Pack znaleźli się Młody Dron i Amen Pacierzu. W lipcu doszło do Instagramowej sprzeczki między ojcze Donizem, a młodym Dronem. Zaczął Doniz pisząc, że młody Dron studiował 10 lat na Państwowej Politechnice i jej nie skończył, więc powinien oddać pieniądze podatnikom. Dron na to, że Doniz załatwił szwagra, na to Doniz, że Dron wsypał siostrze Fetę do solniczki i ją o skapci. Dron zakończył, że Donizowi przyda się odwyk. Belmondo też wspominał w swoim jadącym po Donizie poście, że ojcze wyprół się na szwagra w sprawie kredytowej. Doniz postanowił uciąć spekulacje, wstawiając taki filmik. Tym razem to się zagalopowałeś, Algidziak. jest szybka weryfikacja Twoich farmazonów, ale farmazon ze szwagrem też będzie. Siemano, z tej strony Rafał Treter, polska szabla Kulawych. Oświadczam, że nigdy nie było takiej akcji. 23 sierpnia wyszło rolują Drona i Poldona. Co ciekawe młody Dron napisał swoją naprawdę genialną zwrotkę za pomocą długopisu z Matką Boską. 1 września Sokół w rozmowie w Nuance wypowiedział się na temat Hewry, a dokładniej Kuby O. I bardziej rozjaśnił tę wtedy bardzo tajemniczą postać oraz poinformował, że miała powstać płyta producencka Ostapa, ale ta nigdy się nie ukazała. 28 września wyszedł kawałek Street Students Adolfo Poldona za Zamka samego i drona. 2 grudnia wyszedł The Wallet, samego, drona i poldona. 5 grudnia miała miejsce ostatnia, jakakolwiek współpraca między Tuzą a Hevrą. Mianowicie Don Poldon pojawił się na kawałku Jupitery, który wyprodukował Kuba O. 21 stycznia Don Poldon wypuścił Vagabundus, czyli kompilację wcześniej wypuszczonych utworów, która znalazła się na serwisach streamingowych na prośbę słuchaczy. W lutym powrócił Borixson, aby stwierdzić, że Hevra leci na jego autorskich patentach. Jeden... Król tu mi napisał, że lecę na patentach Hewry i Moby. Mordo, to oni lecą na moich patentach. Mało tego, na tych patentach będzie leciała zaraz cała Polska, więc spokojnie. Spokojnie, beczku. Wypowiedź Boryksona w imieniu Hewry skomentował młody dziadek. Wszystko podpieram od Boriksona. Przepraszam cię, Borygo, w imieniu moich i chłopaków. Tylko pić nie przestawaj. 15 lutego 2019 wyszedł album Sokoła pod tytułem Wojtek Soku, gdzie pojawił się kawałek i tak i nie, na którym znalazła się Hebra. Ojciec Donis, najpewniej po wyjściu tego kawałka, powiedział, że swego czasu Hebra wyśmiewała się z Sokoła. To prawda, że Hebra wyśmiewała się z Sokoła? Prawda, prawda? 3 kwietnia Jacek Stachurski odpowiedział na propozycję nagrania z Hebrą, pisząc, że potrzebuje tylko sygnału i można działać. Niedługo później pojawiło się takie zdjęcie, sugerujące, że może się zbliżać współpraca na linii Hebra-Pomidor. Pod koniec kwietnia miała miejsce współpraca między Hebrą a Warsaw Sneaker Store. Było to związane z premierą Nike Air Tailwind 4. Z tej okazji powstało całkiem sporo zdjęć przedstawiających Hebrajczyków. 9 maja Don Poldon wydał The No Face EP. 12 maja wyszło Nie Trzeba Dużo Mówić, na którym znaleźli się Ozzy Baby, Don Poldon i Bert. 17 maja wyszło Muszę Już Lecieć w wersji oficjalnej. Równo rok wcześniej ten kawałek został zlikowany na innym bicie. Najwyższy czas już się stąd. Powodem tego, że podkład różni się w zlikowanej i oficjalnej wersji jest to, że Kuba O. produkując kawałki w Hewrze najpierw dawał członkom zespołu nagrać się na innym bicie, a potem brał nagrane wokale i tworzył podkład na ich podstawie. Dobrym przykładem tego są kawałki Garage of House i Sherry Boom, które posiadają podobny tekst, ale inne podkłady. Też w maju na sklepie Hewry zapowiedziane zostało wydanie DVD Hewry za 500 zł, ale podobnie jak ze wcześniej zapowiedzianymi fizycznymi wydaniami, skończyło się na samej zapowiedzi. 22 czerwca odbył się koncert Hewry i Wifi klanu w Wiskrze. Koncert zapowiadał kawałek na rewirze Shamza, Junkadisza, drona Amena i młodego dziadka. <trony> 8 lipca Amen złożył wniosek o rejestrację znaku towarowego Hebra. W sierpniu Kuba O wyprodukował kawałek dla siebie z kim chce Yung Adisha. Potem też w sierpniu Don Poldon i młody dron pojawili się na rozmowie w czwórce, z której dowiedzieliśmy się, jak generalnie Hebra tworzy i jak poznał się dron i Poldon. Jeżeli chodzi na przykład o, o numery z Hebrą, to robimy je raczej wspólnie. Mieliśmy wspólnego znajomego, który nas zapoznał jakiś czas temu. Nie znaliśmy siebie najpierw, bo to też jest taka akcja, że. Staramy się nie nagrywać z totalnie obcymi ludźmi. Raczej, raczej musimy się znać. We wrześniu ojcze Donis wypowiedział się na temat Hewry. Napisał, że Maben już nie istnieje, za 80% Hewry odpowiada Kuba O i że GSP to przybłęda. Potem też we wrześniu dron Amen i Sami pojawili się w rozmowie o Winniego. Ja Właśnie nie, nie miałem, miałem. Facebooka. A mój stary fanatykiem takich helikopterków. Także dronów nie toleruje, ale helikopterki. Z jestem z tym grubasem z ze Szczecina. 10 października wyszło Hebra oraz Group Home 2005 Studio Version, które było powrotem do kolaboracji z Group Home z 2005 roku. <noise> W listopadzie pojawiły się pogłoski o rozłamie w Hewrze za sprawą tego screena, na którym Kuba O, który jako jedyny ma dostęp do konta Hewry na Instagramie, poinformował, że Hewra zakończyła współpracę z Amenem, bo nie akceptują tego, co robi na własną rękę. Potem też w listopadzie Kazba Bałagane wstawił takie story, gdzie napisał, że współpracownicy powinni się nawzajem doceniać, a jak ktoś komuś zazdrości, to niech. Najpierw udostępnił je Amen, pisząc, że to prawda i jeszcze chcecie okraść. Potem jeszcze dodał, że najlepiej to jak Żigolak w wieku 40 kilku lat zarobi pierwsze pieniądze. I tutaj, jak i wcześniej, chodziło o Kubę O. Potem Kuba O udostępnił to samo story, bez żadnego podpisu. 11 grudnia Amen dostał patent na znak towarowy Hebra. Wchodzimy w 2020 rok i tutaj Belmondo ujawnił proceder przestępczy byłego kolegi Don Poldona. Mianowicie napisał na Instagramie, że wymyślił ksywkę Don Pold, i że z tego powodu Poldon nie ma prawa jej używać oraz że kiedyś oszukał go na temat. W komentarzu Belmondo dodał, że to on poznał Poldona z Hewrą i że Poldon zdradził Mabyn zostając w Hewrze po rozłamie. 26 czerwca Amen wstawił na profil Hewry na Facebooku oświadczenie, w którym napisał, że Kuba O. zachowywał się wobec niego niekoleżeńsko, zmieniał tytuły kawałków z nim, tak że nie dało się rozczytać jego ksywki a nawet je usuwał. Do tego Amen dodał, że to on wymyślił nazwę Hewra oraz pseudonim Szekel. 12 lipca Amen powrócił, żeby na story kazać Ostapowi usunąć, nie trzeba dużo mówić z kanału Hevry, bo Bert wypruł się na policji. Potem wstawił papiery na poparcie swoich słów z dopiskiem Albi Baby, czyli ksywką, jaką posługiwał się Bert. Potem Amen wstawił kolejny papier z podpisem Sami wiedział nie powiedział, co znaczyło, że sami krył konfidenta. Na koniec Amen udostępnił fragment rozmowy między samim a młodym dziadkiem, gdzie dziadzia jedzie po samim, a ten próbuje się wybronić z zarzutów. W sierpniu Belmondo wspomniał o Hew kiedy mówił o fałszywych przyjaciołach, jakich miał w życiu, e, jakby miały wpływ na ciebie opinie ludzi, którzy nigdy nie byli moimi przyjaciółmi, nigdy mi nie, dobrze nie życzyli. Mówię mhm. o wszystkich ludziach, z którymi nagrywałem i którzy nigdy mi nie powiedzieli nic wprost, a na na mnie za plecami, właśnie jak Hewra, jak, Kazek, jak GSP. W styczniu 2021 Don Poldon zaczął działać również pod ksywką Paypal, wydając czteroczęściowy projekt Start Fronda Pit Stop. 29 stycznia 2021 Gicik Amen, czyli przypominam Amen Pacierzu, wydał swój pierwszy solowy album pod tytułem Trafisz do Nieba. W lutym Tomasz Cik obiecał dojazd na Samiego. Sami z tak? Ty k***u jeb... dziadu, słuchaj, k***a kur... fałszywstwu pier... Naprawdę mówię to z uśmiechem na twarzy. Nie wytrzymałem ciśnienia, kurwa, powiedziałem ci słowo za dużo, a miałem ci złapać i rozpaść ci kurde, jeba, kłażanie kurwa. W marcu na Spotify Hevry pojawił się album *Made in Hebra* 2016 Vol. 1. 24 marca na Spotify pojawił się track *The New Era of Hebra*, który obecnie raczej nigdzie nie jest dostępny, ale to i tak nie ma znaczenia, bo kilka dni później kawałki zaczęły spadać z serwisów streamingowych ze względu na to, że nie wrzucił ich nikt z Hebry, a jakiś random. 24 czerwca Octocopter pojawił się w Nuance na rozmowę, w której oprócz wielu innych ciekawych rzeczy opowiedział o swoim podejściu do zakończenia. Hewry. Ja bardzo często mam tak z tym swoim zespołem, tak myślę, że to jest już po wszystkim, no nie? Być może, że, że ja nie będę szukał na siłę kur... rozwiązania. Tak, tak. Bo może to już no, no, tak. Potem powstała nuta Młodego Kordena i Młodego Drona, która nigdy oficjalnie nie wyszła. 6 sierpnia wyszło Purple Safe Oziego, na którym znaleźli się sami młody dziadek i młody dron. <gry> W styczniu 2022 wyszedł playmaker Ozziego, na którym znalazł się też Młody Dron. Też w styczniu dowiedzieliśmy się, że Amen rozpoczął pracę w GOING, która jest jedną z największych platform do sprzedawania biletów. 29 stycznia Młody Dron pojawił się na Shift League, reprezentując drużynę Hype Talk. W reprezentacji Hype Talk Młody Dron! Stefan, ja. Yeah. I came from Cape Town. Com Compton, yeah? Ja, tylko na to. Co to jest za luz? Co to? On potrafi tutaj w zakłopotanie swoich wszystkich oponentów, którzy jednak siedzą obok niego. 13 lutego Gidzik Amen puścił drop swoich ubrań, na których był kod QR, pod którym znajdowała się pierwsza piosenka Hewry jeszcze z 2013 roku, zatytułowana Last Days Before Age. Na kawałku nie znajdował się jednak tak oktokoptera, najpewniej ze względu na kosę między Amenem a Kubą. 18 lutego wyszło Losen Go Akme, czyli na ten moment ostatnia piosenka wydana przez Hevra. 25 marca wyszło LSD Music Ozzy Baby'ego, na którym znalazły się Don Poldon, i na kawałku Pułapka. 22 sierpnia wyszedł wywiad Ozzy'ego w Nuance, w którym kilka razy wypowiedział się na temat Hewry. Ty się czujesz wychowankiem Heb Hebry? Oczywiście, że tak. Ja jestem stary Hewra. Tu mam... Proszę bardzo. Hewra żyje. Wszystko jest w porządku. Małe roszady nastąpiły i na pewno z oktokopterem również coś Zrobimy, bo kocham go. Jest to legenda. W październiku młody dron znalazł się w studio razem z Fatnikiem. 16 listopada miał miejsce drop ubrań Hebry, które zapowiadały kawałki wrzucone wtedy na ich kanał. 27 stycznia tego roku Amens wyzywał młodego drona na story. 10 marca Gidzik Amen udzielił wywiadu w Nuance, w którym opowiadał o początkach Hebry, swoich początkach z rapem, deskorolce, grafiti graffiti i muzyce. Dodatkowo powiedział, że nie życzy źle Hebrajczykom. 23 maja miał miejsce ostatni, jak na ten moment drop ubrań Hewry. Co ciekawe, do każdego ciuczka był dołączony trailer z bitem. W czerwcu Amen wstawił takie story na Instagrama, które miałoby sugerować coś w stylu powrotu Hewry, bo znajduje się na nim screen z teledysku Doskosztuj i jest to oznaczony profil Hewry. Szczególnie, że ten napis po hebrajsku znaczy szekel. 15 czerwca Belmondo podczas koncertu kazał publiczności zrobić hałas dla Kuby O. <noise> 14 lipca Amen wstawił story na którym znajdował się wywiad o jego wniuans a po nim story ze zdjęciem kabla i podpisem tomu kiełbasę ponownie z tej miłości o co by znaczyło, że Amen ma na zarówno z Ozim, jak i Kubą O, mimo że miesiąc wcześniej wstawił story zapowiadające niby powrót. 6 sierpnia Enzo wstawił story, na którym swoją sporą ekipą napadł Drona i jego kolegę lub kolegów, bo ciężko mi się poławać w tym nagraniu. Potem Enzo pochwalił się wybijaniem szyb w Mercedesie, najpewniej należącym do Drona, i pokazał swój osprzęt na uczciwą ustawkę. Ostatnim wydarzeniem na tej chwilę w uniwersum Hewry jest bardzo smutna rzecz, mianowicie odejście. W wieku 17 lat najważniejszej postaci w Hebrze, czyli Eryczka. Podsumowując, może nie jest to najbardziej dynamiczna i pełna zwrotów historia, ale jednak Hebra jest projektem bardzo udanym. Powstał dobry pomysł, który został świetnie zrealizowany i który zapisał się w historii polskiego rapu. Ja dziękuję za obejrzenie. Dziękuję widzom, którzy pomogli i wspierającym kanał. Zapraszam na Instagrama i Twittera, i do następnego.